Chwała Bogu, bracia i siostry. To jest cudowna Boża łaska, że możemy dzisiaj się tutaj zgromadzać i słuchać Słowa Bożego. Tak właśnie słuchając Leszka, słuchając Dawida, właśnie musimy sprawdzić nasze serca, co w nich jeszcze jest. To Bóg sprawił, że jesteśmy tą świątynią. Bóg ją sam buduje. To nie tak jak za czasów Mojżesza. Powiedział Mojżesz, że musisz tak i tak zrobić, według tego, co ja ci zaplanowałem. Dzisiaj Bóg sam przygotowuje tą świątynię. Wiecie, dlaczego tak rozmyślałem tutaj? Bo swoim Synem chce mieć społeczność nas. Chrystus ją przygotowuje, dlatego że Bóg jest święty, nie wejdzie do brudnej świątyni. Bo Słowo nam mówi, że Ojciec z Synem będą wieczerzać. Będą w tej świątyni. Ale Jezus, tak jak Leszek powiedział, przyszedł, myśmy przyszli do Niego i On ma moc tą świątynię oczyścić. On ma moc z niej wyrzucić wszystko. Wszystko. Ja po sobie widzę, co Bóg czyni w moim sercu. Przypomniało mi się teraz i tutaj, kiedyś jeździłem za innymi samochodami. Jakiś tam kierowca nie tak jechał, to zaraz. Nie wiadomo co. A dzisiaj zauważyłem, że spokojnie człowiek jedzie. To jest coś, to czyni Jezus. Bracia i siostry, przez Słowo poznajemy. Przez te Słowo wiemy, tak jak Dawid powiedział, jak mamy się w świecie. Słowo nam Boże określa. Wszystko ono nam określa, jak mamy w tym świecie żyć, co robić, jak postępować. Tylko jednej rzeczy nie musimy utracić lub przyjąć. I chciałbym przeczytać wam z drugiego listu świętego Jana. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Bracia i siostry, tu nie ma co dołożyć i co ująć tego słowa. Bo w dalszym czytaniu Słowa Pańskiego to spotykamy, że nauka Chrystusowa i nauka apostolska była podstawą wiary i tego, że w naszych sercach może być oczyszczenie. I tak jak tutaj słuchałem Leszka, potem mi się przypomniało, że w Ewangelii Mateusza też Żydzi udawali bardzo świętych, już jakich pobożnych. Ale co Jezus powiedział? W ich groby pobielane. Co miał na myśli? Właśnie ich serce. Bo i na zewnątrz byli piękni. I wiecie, bracia i siostry, że można być piękny na zewnątrz. Ale naszemu Panu chodzi o serce. Bo to z serca wszystko będzie działo się. Jeżeli nasz Pan zmienia serca, to jest niesamowite. To jest coś wspaniałego. Pokój, cierpliwość, radość się mieści w tym. I jestem Bogu za to wdzięczny, że On to wykonuje, pracę. Że przygotowuje to świątynię, gdzie Bóg Ojciec z Nim razem będą wieczerzać w mojej świątyni. I nie tylko w mojej. W każdej, który da się Bogu, da się Jezusowi oczyścić. Pozwoli, Panie, działaj Ty. Wyrzucaj to wszystko. Że jak Leszek wspomniał, wyrzucaj to, Panie, wszystko. Jest mi niepotrzebne. Dalej, tak jak Dawid wspominał, bracia i siostry, musimy wydać świadectwo nowego narodzenia. Wiele razy mi po głowie chodzi, że dzieci Boże wydają niekiedy świadectwo nie nowego narodzenia. Udają, że się narodziny nowa nie ma. Po prostu tylko zmienili adres. Adres. A Bóg nie chce tego. Bóg chce naszego świadectwa o Jego Synu. O tym, co On dokonuje w nas. Dokonuje. I Bóg nie będzie przebywał w budowlach ręką ludzką zbudowanych, w tych świątyniach. Nie. Właśnie przypomniało mi się tak w Morągowie, szłem ulicą i taki właśnie ze zboru tam spotkał mnie jeden. Ale że tam długo nie mogłem z nim rozmawiać, to nie wiem, dlaczego on to powiedział.
Ale mówi do mnie, chyba przyjdziesz, jak będziemy zbór oddawali kaplicę. Ja mówię, wiesz co, czytałeś Biblię, że Bóg nie przybywa w świątyniach rękami ludzkimi zbudowanymi? To ty na nią nadzieję pokładasz na świątyni? Powiem wam, bracia i siostry, że się zaczerwienił i nie wiem, co dalej powiedzieć. To jest takie chrześcijaństwo, że budynek, przyjdź, zobacz, jak byśmy wybudowali. Ale Jezusowi chodzi o naszą świątynię, o nasze serca. Bo on w tym budynku zbudowanym rękami nie będzie przebywał z ojcem swoim, ale będzie tu przebywać chciał. On tu chce przebywać. On tu chce mieć społeczność. Z nami i wspólnie ze wszystkimi. Bracia i siostry. I dlatego wierzę, że nasz Pan może tego dokonać. Ale jedna jeszcze rzecz, że my musimy powiedzieć Mu tak. Bracia i siostry, znamy swoje serce i wiemy, co w nim jest. To się nie ukryje. Jeżeli masz złość, to przyjdź i powiedz. Jeżeli brak takiej sprawiedliwości, przebaczaj. Też to Jezus ma moc uporządkowania. Po prostu dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma po prostu rzeczy niemożliwych. On po prostu przygotowuje. I nie chciałbym kiedyś usłyszeć: Janek, ja Ciebie nie znam. Tylko przez to, że nie pozwoliłem Bogu działać w moim sercu. Tylko przez to. Że może byłem uparty i swoją drogą szłem. Tak jak leżę, może swoją buduję świątynię. Bo ona będzie trochę dla mnie lepiej pasowała, bo ona będzie i dla ciała. Nie. Paweł powiedział wyraźnie: umartwiajcie. To, co jeszcze waszy członka ziemskiego jest. Umartwiajcie swoje ciało. Nie pozwól mu się podnosić. Nasze ciało to jak, myślę, że jak smoku w siedmiu głowach. Jedno odcina, zaraz zaczyna druga odrastać. Ale jeżeli Jezus odetnie, to wiecie, że trudno jest jej odrosnąć w drugiej głowie. Jest po prostu wyrwane z korzeni. Wyrwane. Nie ucięte, ale wyrwane. Chwast musisz wyrwać, żeby on nie odrósł. Bo jak go odetniesz, to odrośnie z powrotem. I to, co jest w naszych sercach złego, musi Chrystus wyrwać. Dlatego możemy mu pozwolić. A te słowo, które trzymam i wytrzymacie i czytamy, to niech rozcina nam te serca. Niech to rozcina. Właśnie jest słowo. Ono potrafi rozciąć. Odetnie ten chwast. Wytnie. Wręcz wyrwie. Co Duch Święty może zaleczyć wtedy te rany. I wierzę, że tak jest. Tak Jezus chce. Dzisiaj jadę tu do was, to z radością jechałem. Co niekiedy bywa, że radość mam, jak jadę do was tydzień przed wyjazdem. Ale jak jeden ten dzień, to jakieś tam coś nie takiego jest. Wiecie? I wiem, kto to robi. To jest wróg. On nie chce. Myśmy się spotykali, budowali, wzrastali, dzielili się świadectwami. A po co? On nie chce. Ale możemy się, bracia i siostry, nauczyć, kiedy on działa, a kiedy nie działa. Także nie jest to ukryte, ale jest jeden warunek. Niech nasz Pan przygotowuje nasze serca, w których będzie mieszka z Ojcem, ale teraz mieszka i Duch Święty będzie. On będzie prowadził. On będzie uczył. Poprzez naukę Chrystusową. Nie przez teologię warszawską, ale przez naukę tę Chrystusową. Jezus powiedział: idźcie i uczcie. Idźcie, uczcie i przekazujcie. Co mamy przekazywać? Bracia i siostry, mamy przekazywać świadectwo naszego życia z Chrystusem. To jest najlepsza nauka, jaka może być. To jest najlepsza nauka, jaka może być. Powiedz ludziom: zobacz, Chrystus zmienia mnie. Tak też teraz w tygodniu kosiłem trawę. Tam był taki kurs w urzędzie pracy i przyjechał jeden człowiek,
motorem, w skafandrze, spocony. No, mówi, gdzieś to schować. Ja mówię, schowaj do bagażnika, do samochodu. Nie wiem, dlaczego nim tak od razu śmiało, że aż sam zaskoczony jest. No i on poszedł na te szkolenie, tam poszedł dalej. Potem wyszedł, no mówię się, spytam jego. Tam, najpierw to o motor się spytał, to taki duży, tego. Mówi, a i wypadek już miałem, to już nieprzytomny byłem na tym motorze, ledwo mnie uratowali, połamany kręgosłup, noga. No, mówię, to faktycznie, żeś się dorobił. I on poszedł na te szkolenie. Ale tak już po tym, tam chyba za godzinę wyszedł. I się jego pytam, jak to było, co i jak. Na takich testach psychologicznych, tam coś nie pamiętam, nie wiem dokładnie. Biznes rozkręca, a musi jakieś testy przechodzić. I się pytam jego, jak się tak, a mówi to i tamto. I w końcu doszedł do księdza, bo tam było ksiądz, to zawód czy nie zawód. I on tam zaczął dyskutować, że to jest zawód i powinien mieć to. Ja mówię, tak właśnie powinno być, bo Słowo Boże mówi, że ksiądz, przełożony kościoła, powinien mieć żonę i dzieci, podatki odprowadza i to wszystko. I on, widać, że człowiek chodzi do kościoła, bo teraz i do komunii ma córkę swoją oddać. Ale żeśmy tak zaczęli rozmawiać, zaczęło się od księdza, skończyło się na Chrystusie. I dałem mu Biblię, teraz żeśmy porozmawiali, tam mówi też, dom, problem, żona, z rozłonem, ale ja mu powiedziałem jedną rzecz. Widzisz, mój przyjacielu, że Bóg ciebie zachował od tego wypadku, żebyś dzisiaj usłyszał tę Ewangelię życia, by mógł żyć wiecznie. I mówi, że jeszcze tu przyjedzie, bo będzie tam miał spotkanie. No to mówię, porozmawiamy jeszcze. Się spotkamy. Jeszcze dałem Biblię i nie wiem, co tam będzie robił, ale widzę taki człowiek, ale taką śmiałość do niego, jak mało do którego człowieka się ma. Taką śmiałość, tak jakbym już go znał parę lat. I wiecie, i dlatego moim celem i pragnieniem jest, żeby Pan przygotowywał. Bo tyle ludzi ginie. I dlatego tak jak Biblia mówi, jeżeli chcesz kogoś nauczyć, chcesz prawdę mu przekazać, to musisz być nauczony. Nie możesz wyskoczyć jak śliwka z kompotu. Nie wiadomo z czym i co zanieść. Bracia i siostry, dobrze jest przebywać przed Panem. Niech uczy Pan. A wiem, że jego nauka jest cudowną nauką, dobrą. To jest to jarzmo, o którym mówił Chrystus. Jest ono lekkie i śmiało wtedy się przekazuje ludziom. Doświadczę, Panie. Wiecie, że przed duchem Pańskim nigdzie się nie ukryjemy. W 139 psalmie nie ukryjesz się. Dawid mówi, nigdzie się nie ukryje. Choćbym powiedział, ty tam znajdziesz. I tu tak samo i my. Nie ukryjemy się. Możemy do Pana przychodzić ze wszystkim. Ze wszystkim możemy mu powierzać. A on jest skory, by słuchać. Skory jest wziąć nasze problemy, ciężary i wesprzeć nas. Przecież sam powiedział, zachęcił. Złóżcie na mnie wszystko. Nie musimy dźwigać. Dobrze, jak ktoś ma samochód, to ma lżej, nie? Te problemy wieść. Ale jak nie ma kto, nawet jak samochód się ma, to trzeba na Pana złożyć. Właśnie to też jest jeden problem. Dzisiaj też właśnie wyjechałem rano, coś mi szumi tam w tym samochodzie, brzęczy. Ale powiedziałem jedno, nie Panie, wyruszyłem, mnie nic nie opowiadam. Jadę i dojechałem jeszcze może z powrotem. I kochani, to jest właśnie to. I po prostu ufam mu Panu. Coraz większa wiara wzrasta w moim sercu. Coraz większa ufność. Dlatego, że żeby Pan doświadczał, bo ta wiara musi nas wzrastać, bo jeżeli nie będziemy wiary, to koniec. Koniec. Jezus powiedział, żeby taką malutką jak ziarko gorczycy mieć, to już można. Ale to wszystkiego nabywa się ze Słowa. Ze Słowa Bożego. Nieprzekręconego. Takiego, jakie ono jest. Ja nie chcę innej Ewangelii słuchać. I nie chcę słuchać innych braci, którzy będą przekręcać Ewangelię. Ale słuchać tej prawdziwej żywej, bo ta prawdziwa Ewangelia zmienia życie. Bracia i siostry, jeżeli ta Ewangelia, którą słuchamy, którą mówimy, nie zmienia życia, to nie jest ta Ewangelia. Ja nie wierzę w takie inne. Ja nie wierzę, żeby Chrystus nie miał mocy zmienić człowieka. Widocznie nie tą Ewangelię usłyszał ten człowiek.
albo zlekceważył to, co usłyszał i poszedł sobie dalej swoją drogą. Ja tylko na swoim życiu mówię, tak niekiedy przychodzę, to mówię, Panie, przecież ile Ty zmieniłeś w moim życiu. Przecież ja wiem, jaki byłem. Jaki teraz, co robisz teraz ze mną? I on nie skończył jeszcze na tym. On dopiero rozpoczął. On czyni świętymi nas. Na obraz podobieństwa swego Syna. Innymi nie będziemy. I dlatego tak jak Leszek powiedział, z tej świątyni musi być wyrzucone wszystko. Co przeszkadzać będzie, żebyśmy byli podobni do Chrystusa. I Bóg ma moc to zrobić. Pragnącemu ja dam. Pragnącemu ja dam. Pragnącego ja oczyszczę. I w tym sercu będzie to, co Bóg Boży. I wyjdzie z niego świadectwo, które będzie budowało. Nie wyjdzie złość, jakieś inne, ale wyjdzie to, co było w Chrystusowym sercu. On chce, żebyśmy mieli to samo w naszych było. Zobaczcie, jak nasz Pan umiłował nas. Jak On umiłował mnie, takiego człowieka. Jak pomyślę, mówię, Panie, taką miłością napełnij moje serce. Taką miłością do każdego człowieka. I ja wierzę, że On ma moc napełnić. To jest cudowny Zbawiciel, bracia i siostry. Do końca Mu zaufajmy. Do końca. Tak jak Izalu jechałem, dzisiaj rozmawialiśmy. Czy to nie Chrystus sprawił, że ja dzisiaj ze śmiercią na Ty jestem? To Chrystus sprawił. Przecież ono nie jest groźne, co? No bo jak można inaczej myśleć, jak nasz Pan powiedział, kto wierzy we mnie, ten żyje na wieki. Jest wspaniały. I potwierdza o tym Słowo Boże. Także, bracia i siostry, jeżeli będziemy się trzymać tej nauki Chrystusowej, a nie zapędzać się za daleko, to wtedy to w tej nauce będziemy mieli i Ojca, i Syna. A to jest pewne, że Bóg z Chrystusem zamieszka w naszych sercach, bo oni wprowadzą nas do wieczności. Amen.